Cześć Boże, nazywam się Aleksander Karwacki i prowadzę w Lokostra Strabrama. Dlaczego pokój ryski można uważać za pokój przegrany? Oczywiście jest to skomplikowane pytanie. Niepodległość Polski, która została zdobyta w wyniku I wojny światowej, potem wojny polsko-bolszewickiej, to jest wynik działań różnych ośrodków sił, przede wszystkim narodu polskiego, ale także i Pozytywnej koniunktury, która się złożyła w przededniu odnowienia niepodległości. Chciałbym tutaj się zwrócić do przykładu Edwarda Wojniowicza, świętej pamięci, ziemianina na ziemi mińskiej, który był wyrazicielem w tamtym okresie dążeń wszystkich ziemian, ziemi mińskiej, nie tylko, można powiedzieć, ziemian całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlaczego ziemianie nie chcieli Polski okrojonej? Przede wszystkim dlatego, że Polska okrojona oznaczała państwo słabe. Również dlatego, że więza, więzy gospodarcze, którymi były powiązane wszystkie gospodarstwa, geograficznie te więzy sięgały bardzo daleko, nie pokrywały się z mapą etnicznej Polski. Jakby tam nie było, pomimo ostrej polityki rusyfikacyjnej, dalsze kresy wschodnie Wielkiego Księstwa Litewskiego nadal pozostawały. Stosunkowo spolszczonymi. Jak według kultury, tak i według języka. Język polski nie był językiem absolutnie niezrozumiałym. W sensie biernym władało nim, władała nim dosyć spora część społeczeństwa. Pisze o tym zresztą sam Wojni Wojniłowicz, Świadcząc w 20 roku, jak Polacy weszli do Mińska, że Mińsk stosunkowo szybko się spolszczył. Oczywiście jakość tej polszczyzny była taka sobie, ale, ale jak wiadomo, Gwara też ma swoje prawa, także nic złego w tym nie widzę. Jakie by były jeszcze wymierne efekty zawarcia pokojowskiego na takich warunkach? No, przede wszystkim. Operacja polska NKWD by się nie odbyła. To znaczy, że około 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy Polaków nie zostałoby rozstrzelanych lub zagłodzonych w łagrach sowieckich. Rozwój gospodarczy tych ziem i rozwój całej Polski, w wyniku sięgnięcia po dalsze rynki, po większą liczbę ludzi. Zasób kadrowy, też, zasób ludzki, intelektualny, jak i fizyczny w różnych zakresach. Więc gospodarcza, gospodarczo Polska ostatecznie by jednak wygrała. Pomimo tak zwanego zacofania, bo co to znaczy zacofanie? Tak zwane zacofanie w cudzysłowie oznacza, że jest perspektywa zbudowania tam czegoś. Jeśli jest pustka, to biznes znajdzie miejsce, żeby tam coś zbudować. Więc. Byłaby możliwość kolonizacji. Kolonizacja ciągnęłaby ze sobą również rozwój gospodarczy. Najważniejsza rzecz: Kościół cieszyłby się wolnością. Już wspominałem w jednym z materiałów, że po roku 1937 na terenie tzw. wschodniej Białorusi, to znaczy na dalszych kresach Wielkiego Księstwa Litewskiego, za Mińsk na wschód, nie działał żaden kościół i nie było żadnego księdza. Czyż to nie jest cel, któremu warto było poświęcić wszystko? Moim zdaniem tak. Przejdźmy do świadectw e, e, świętej pamięci Edwarda Wojniowniczych. 13 października 1920 roku. Dzisiaj zaczynam rok 74. Nigdy jeszcze w tak smutnym nastroju dnia tego nie spędzałem. Doszło wiadomość o podpisaniu w Rydze preliminarzy pokojowych, w granica Kresów Wschodnich pozostawia w ręku bolszewików Mińsk, stolicy Białorusi. Okropna rzecz. Polska przekreśla całą swoją kilkowiekową kulturalną pracę na wschodzie. Misja nasza skończona. Murzyn może odejść. Przez sto kilkadziesiąt lat porozbiorowych przechowywaliśmy na Białorusi wiarę katolicką, ideę polską, tradycje narodowe. Znosiliśmy prawa wyjątkowe, prześladowania. Krwią określaliśmy granice 1772 roku. W ostatnich latach oddaliśmy wszystkich synów naszych do szeregów Plony ziemi naszej na potrzeby armii, a rozporządzalną gotówkę na pożyczkę państwową, a w ostatniej chwili w żądaniach pokojowych Polska wyrzekła się Mińska, gdzie tyle pracy naszej organizacyjnej poszło na marne, że przytoczę nasze Towarzystwo Rolnicze, Ubezpieczenia Wzajemne, Towarzystwo Kredytowe Miejskie, Macierz, Szkoły i Szkółki. Czemu było tę całą trudną, żmudną, a tak narodową pracę naszą na marne puszczać? Nie wskutek niepowodzeń wojennych, nie wskutek oporu wrogu. Wroga, a wskutek niezrozumienia całej ważności kresów naszych dla siły i wzrostu państwa, bo przecież komisja nasza pokojowa w Rydze nie musiała ustąpić w cudzysłowie, ale od samego początku w założeniu nie chciała żądać Mińska. Wstyd nam będzie, nawet oczy, pokazać w kraju, żeśmy byli pionierami idei nieuznawanej przez samą metropolię, która się nas wyparła i ciężko za to odpokotuje. Polska traci nasze obszary, które by przez kolonizację upost jej przyludnieniu dostarczyły, przepoławiając Białoruś, stwarza wieczną i redentę, jak gdyby przykład Galicji Wschodniej nie był miarodajnym. Wieczna hańba tej komisji pokojowej złożonej nie z mężów stanu, a tylko według klucza partyjnego Sejmu wyłonionej. Temu Sejmowi, któremu całą anarchię w Polsce, całe niepowodzenia wewnętrzne i zewnętrzne państwo przypisać należy. Sejmowi, który ledwo się zdobył na kworum przy ratyfikowaniu traktatu werselskiego, a miał ławy przepełnione przez sprawę koszenia potrawy, potrawu koniczyny w Galicji, to jest nowy czwarty rozbiór kraju. Przez samą Polskę, <coughs> to jest nowy czwarty rozbiór kraju. Przez samą Polskę zaproponowany, wszak pierwszy tak okrzyczany jako zbrodnia rozbiór kraju nie odciął tyle od ciała Polski, ile obecna komisja w Rydze dobrowolnie bolszewikom mandała. Wszak ani razu Sejm Polski, pierwszy po rozbiorze kraju zebrany, nie odezwał się głosem wielkim o prawa Polski do granic 1772 roku. Nie tak rozumiała, świe, swe, nie tak rozumiała swe zadania Francja, która wciąż pamiętała o Alzacji i Lotaryngii i bez żadnych plebiscytów o prawa swoje do tych ziem się dopominała. 24 października 1920 roku Trafiłem na wielkie zebranie Związku Polaków z Kresów Białoruskich. Dowiedziało się tam, że Sejm suwerenny w cudzysłowie jednogłośnie potwierdził haniebne warunki rozejmowe w Rydze. Nie było tam ani jednego rejtana, który by zaprotestował przeciwko czwartemu podziałowi kraju. I co mamy teraz począć, ziemianie polscy na Białorusi? Idea polska, której tam byliśmy pionierami, zbankrutowała, bo sama Polska Kresów się wyrzekła. Białorusini nas nie przyjmą, bośmy sami narzekając przez lat tyle na podział kraju między trzech sąsiadów, teraz bez zapytania Białorusinów kraj ich przypołowili. Sala była przepełniona po brzegi. Pewno zebrało się było 500-600 osób. Wszystko się tłoczyło, a twarz każda, wymęczona, beznadziejna, pełna poczucia krzywdy doznanej. Pomimo opierania się, wezwany przez akalamację musiałem prezydować i w przemówieniu podniosłem różnicę nastroju, który w zebraniu wyczuwałem przed rokiem. Kiedy mnie raz podkreślał niedorastający do swych zadań poziom orientacji sejmu i rządu, co zwykle wywoływało smer, szmer protestów w zebraniu, a obecnie gdy musząc łagodzić objawy oburzenia i zgrozy, pocieszając, że gdy w Sejmie usłyszymy nie głos partii, nie głos jednej tylko klasy społecznej, a głos narodu, nie może być, aby się nie odbudziło serce polskie i jej sumienie i zakresami nie przemówiło. Gwoździem zebranie było sprawozdanie Mirosława Obizowskiego, delegowanego dzięki zabiegom naszych organizacji kresowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do Rygi jako rzeczoznawcy spraw białoruskich. Sprawozdawca publicznie, nie lękając się zaprzeczenia, dowodził, że Józef ustępował chętnie kresy pod nieprydźwilne. Ale Stanisław Grabski, który poza plecami delegacji wszelkie pretraktacje z Józefem prowadził, wyraził się, że trzeba raz Polsce pozbyć się tego wrzodu białoruskiego. I zadowolnił się linią obecnego rozejmu zostawiającą Mińsk bolszewikom i dążącą koło nieświeża na pół drogi między nieświeżym a Cimkowiczami do rzeki Łani, a z nią do prypiecie. Żoznawcy w ich liczbie i wojskowy generał Kuliński nie byli prawie powoływani do opiniowania, a wiceminister Domski, jak złośliwi mówią, zresztą pewnie niesłusznie, tylko próbował podpisywać rozmaitymi piórami, aby nabyć wprawę wykrętasów przy podpisaniu ostatecznego dokumentu. Sejmowi chodziło tylko o to, aby każda partia miała w delegacji swego przedstawiciela, a czy to będą ludzie politycznie i dyplomatycznie uzdolnieni, nikt się nie potroszczył. Tymi zelitami górowała delegacja bolszewicka z Talerandem Joffem na czele. Po przemówieniu obieziarskiego była przyjęta przez ogólne zebranie rezolucja, dająca wyraz oburzenia ludności kresowej wyzyskiwanej przez cały okres porozbiorowy na korzyść sprawy odrodzenia Polski, a chwili decydującej przez tę Polskę zaprzedano. Rezolucja ta prawdopodobnie pozostanie tylko w aktach, albowiem fakt, nie, fakt znamienny: żadne pismo warszawskie nie chce teraz pisać o kresach. Tak jak się nie chce wspominać o krzywdzie bliźniemu zadanej. Przemawiał jeszcze Roman Skirmont, ilustrując nastroje w miejscowościach, z których bolszewicy ustąpili i których ludność pod świeżym jeszcze wrażeniem przebytej trwogi pewnie by chętnie w stronę polską się orientowała. Zebranie przetrwało w tej ciężkiej atmosferze od godziny 5 do 10 wieczór i rozeszło się, polecając prezydium organizacji kresowych dalszą troskę o swych sprawach. Zapewne w innym nastroju wysłuchał o zebranie w Kremlu sprawozdanie Joffega, w którym się chwalił, że więcej otrzymał w Rydze niż zamierzał. Iż na koniec Polska wyrzekła się idei jegilońskiej i pierwszy Sejm Wolnej Polski zatwierdził rozbiór kraju, przeciwko któremu naród, jeszcze yy, przeciwko któremu naród przez z góra sto lat oponował. Skutek uchwały tego zebrania miały miejsce długie narady odbyte u prezesa Kiniewicza. 30 października 1920 roku. Podczas pobytu mojego w Warszawie była wielka demonstracja. Procesja po ulicach ze sztandarami i napisami. Wiwat Senat, Wilno nasze, Wilno Miński, Kamieniec Podolski muszą być nasze. Tego ostatniego napisu kurierki nie podały, bo kresy nie w modzie. 27 listopada 1920 roku. Wyjechawszy z Bzowca 23 listopada ledwo 26 stanąłem w Sawiczach. Jadąc nieświeżo kilka wiorst od domu spotkały dwóch ułanów jadących z Cimkowicz, którzy mnie wstrzymali od dalszej jazdy, albo im już ostatnie wojska polskie przeszły przez Cimkowicze i ostatnie władze polskie je opuściły. Zatem cały pas kraju oddany bolszewikom i w tę strefę półdzikich Wchodziły i Sawicze. 27 listopada 1920 roku. Wyjechawszy z bzowca 23 listopada, ledwo 26 stanąłem w Sawiczach. Jadąc nieświeżo o kilka wiorst od domu, spotkałem dwóch ułanów, jadących z Cimkowicz, którzy mnie wstrzymali od dalszej jazdy. Albowiem już ostatnie wojska polskie przeszły przez Cimkowicze i ostatnie władze polskie opuściły, zatem cały pas kraju oddany bolszewikom. I w tę strefę pól dzikich wchodziły i Sawicze. Ale zrobiwszy tyle drogi, tyle się namęczywszy, cofać się o kilka wiorst przed domem, wydało się mi niemożebnym. Tym więcej, że zostawiwszy Sawicza gotową trumnę dla siebie, a mając na polach Sawickich kurhan nasz grobowy, wciąż myślałem, że sądzono mi tu przyjechać i tu głowy położyć. Sądzono, sądzono było inaczej, widocznie jeszcze nie nadeszła pora. Sawicz, już mój rządca z Mitruk, był wyjechał do Puzowa, który jakoby ma pozostać po polskiej stronie. Zabawiłem tylko trzy godziny, zajrzałem do pałacu zrujnowanego wewnątrz, zbrukanego pobytem bolszewików, a jeszcze więcej pobytem ciągłym zajeżdżających i nocujących żołnierzy polskich. Jakie były resztki mebli, i te połamane, ani jednego materaca, ani jednego sprzętu w całości. Poszedłem szukać ukrytego jeszcze srebra i innych kosztowności, nic nie znalazłem. Zakopane w piwnicy trunki, wydobyte okna potłoczone. Ludzie, którzy przyszli mnie powitać, wystraszeni, niepewnie co jutro im przyniesie. Nastroj w ogóle mniej wyraźny niż kiedy przed rokiem witali mnie po pierwszym bolszewizmie. Wielu zmarło od tyfusu przez te pięć miesięcy. Gorzelnia stała spalona. Ciężkie było, w drogi... Ciężkie było uczucie wracać w progi domowe nie jako dziedzic, ale jako złodziej, myślący tylko o tym, czy nie udałoby się jeszcze czego zabrać, coś uratować przed groźnym jutrem. Zabawiłem tylko trzy godziny i z powrotem ruszyłem do zamku do nieświeże, spotykając po drodze... Szeregi fur chłopskich wiozących w nocy z moich lasów najpiękniejsze dęby i sosny, które kilka pokoleń hodowało, a ja musiałam się odwracać w drugą stronę, niby nie widząc, albo im na nadużycie nie było żadnego sposobu. Starosta naznaczony do nieświeża od dwóch już miesięcy dotychczas nie raczył przyjechać, brak wszelkiej władzy, wszelkiego porządku. Takie są świadectwa ziemian polskich ziemi mińskiej. Pokój przegrany, pokój ryski. Zbliżamy się ku stoletniej rocznicy. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.